Cześć! Dzisiaj mam dla Was swatche i całodzienny test pomadek The Body Shop. Jak widziałyście w ostatnim vlogu, pokazywałam Wam, że dostałam właśnie paczkę z tymi pomadkami i zapytałam się, czy chcecie taki film? Powiedziałyście, że tak, więc jestem. Nie jest to film sponsorowany, tak jak widziałyście, dostałam to od marki, ale nie poprosiła mnie o nagranie tego filmu, nie zapłaciła mi za to, więc to jest tylko i wyłącznie moja dobra wola. I teraz tak, niestety The Body Shop nie sprzedaje online, ale słyszałam parę takich sytuacji, że można do nich zadzwonić i oni zrobią Wam to zamówienie i wyślą. Jeżeli nie takie wyjście, to oczywiście w większych miastach są te sklepy, w galeriach handlowych. We Wrocławiu macie, w Wrocławii i w Magnolii. Ta pomadka nazywa się Matte Lip Liquid. Jest jej 8 ml i kosztuje 40 zł, ale pamiętajcie, że The Body Shop bardzo często ma różne promocje, więc warto jest czekać tam na jakieś właśnie zniżki, bo często coś się zdarza. Ok, weszłam na angielską stronę i tu jest napisane, że to jest pomadka, która ma nakładać się jak błyszczyk, ale utwardza się jako welwetowo-matowe wykończenie. Jest dostępna w 17 odcieniach, ja tutaj mam 11. Jest długotrwała, lekka i bardzo mięciutka. Oczywiście teraz możecie zobaczyć, jak te pomadki wyglądają na ręce, żebyście mogły zobaczyć wszystkie kolory obok siebie, który kolor Wam się bardziej podoba, który mniej. Jak patrzę na to, na te kolory, które dostałam, to widzę, że to są taki typowy nude. Jest kilka odcieni róży, które ja uwielbiam, więc bardzo mnie to cieszy. Są jakieś czerwienie, pomarańcze, no i są oczywiście takie ciemne już kolory, których też jestem ciekawa bardzo, jak będą wyglądały na ustach. Chciałam podłożyć dźwięk i po prostu pokazać Wam te kolory, ale ja muszę się wypowiadać w trakcie, więc niestety to nie przejdzie. I teraz tak, one w ogóle pięknie pachną. Faktycznie mają taką welwetową konsystencję, więc to nie, w tym momencie nie czuję się, jakbym nakładała typową matową, taką płynną pomadkę, tylko właśnie coś welwet, coś jak te pomadki z NYXa, Soft Matte Lip Cream. Więc zobaczymy, jak widzicie tego, ten jasny kolor nie ma też dużej pigmentacji, ale przez to nie wygląda jak korektor, bo jak widzicie, to jest bardzo jasny odcień. To jest właśnie kolorek 023. Bardzo łatwo się rozprowadza. I tak wygląda na ustach. Myślałam, że od razu powiem, że nie tragedia, ale przez to właśnie, że on nie jest tak mocno napigmentowany, to wydaje mi się, że jeszcze wygląda tak ok. Dalej mamy numer 033. To też jest jakby nude, ale już taki bardzo brązowy i ciemniejszy. Jeżeli oglądałyście już jakieś moje filmy ze swatchami, to wiecie, że za takimi kolorami nie przepadam i dalej się tego trzymam. To nie jest zdecydowanie mój odcień, ale jak możecie zobaczyć, na ustach on wygląda dużo jaśniej i jakby bardziej pomarańczowo. Kolejny kolor to jest 021 i to jest już taki typowy bubblegum pink, czyli raczej zimny, bardzo jasny róż. I tak wygląda ten kolor. Muszę Wam powiedzieć, że te kolory w tych tubkach, one mnie przerażały, ale teraz jak mam je na ustach, to nie wyglądają aż tak mocno, więc to nawet może bym w jakimś momencie życia nałożyła na usta. Ok, idziemy dalej i to chyba jest jeden z moich ulubionych odcieni. Po prostu nie mogę się doczekać. To jest 034. I zobaczę. Tak. Tym chyba też zostanę na cały dzień. I to jest zdecydowanie mój kolor. Jejku, jaki on jest piękny. Widzicie, to nie jest taki typowy róż. To jest jakby taki róż delikatnie zmieszany z czerwienią. Ale delikatnie bardzo. Pasuje mi do tulipanów. Kolejny odcień, który też mega mi się podoba, to jest numer 018. Ale jak widzicie, w porównaniu do poprzedniego jest już troszeczkę ciemniejszy i bardziej różowy. To, co bardzo podoba mi się w tym aplikatorze, to to, że nawet widzicie, jest taki ciemny kolor, a bardzo łatwo jest wyrysować granice i nie czuję potrzeby, żeby używać konturówki. To też jest szałowy odcień, bardzo mi się podoba. To jest taka właśnie bardziej intensywna różo-czerwień. Piękny odcień. Jeżeli jesteśmy już przy różach, to ostatni taki, to już nie jest bardziej taki różo-fiolet, to jest 024. Okej, dla mnie już troszeczkę zbyt intensywny, ale też jest śliczny. Jeżeli lubicie takie odcienie, to ten powinien Wam się spodobać. Kolejny odcień, 010, to raczej nie będzie mój kolor, bo jest bardzo pomarańczowy, ale zobaczmy. I tak wygląda ten kolor, jak widzicie,
daje po oczach. Nie jest to raczej mój odcień, ale na pewno jeżeli lubicie takie kolory i na przykład jesteście opalone albo latem, no to to będzie wyglądało pięknie. Wyczuwam kolejną petardę 014. I tu słuchajcie, jestem zaskoczona, bo myślałam, że to będzie taka typowa czerwień, ale ona jest jakby podbita jeszcze bardziej, czyli to jest taki intensywny, czerwony kolor z taką domieszką neonowego różu. Też pięknie wygląda. To zdecydowanie będzie odcień taki na lato, na wiosnę, taka wersja, o, wersja czerwieni na wiosnę i lato. I zostało nam już, jak widzicie, takie ciemne, kolory, więc odcień 016, to jest taka prawdziwa czerwień. O, widzicie. Ale ta jakby miała jeszcze lepszą konsystencję, taką jeszcze bardziej kremową. I tak właśnie wygląda kolor, jak widzicie, znowu nie jest to idealna czerwień, jest to właśnie połączenie czerwieni z różem, ale raczej już w takiej stonowanej wersji. Piękny odcień, taki bardzo bogaty. No, ten mi się bardzo podoba. Dalej odcień 035. I tak właśnie wygląda ta pomadka. Powiem wam szczerze, że jak patrzyłam na opakowanie, to myślałam, że mi się ten kolor nie spodoba, ale to jest taka ciemniejsza wersja brudnego różu, delikatnie zmieszana z brązem. Śliczny kolor. Tu jestem w szoku, bo po opakowaniu nie powiedziałabym, że mi się to podoba. Przedostatni kolor, numer 017. Ten też mi się podoba. Słuchajcie, myślałam, że tylko do jasne róże będą mi się podobać, a ten też jest ładny. Bo on nie jest, bałam się, że on będzie bardziej taki jakby brązowy, czego nie lubię. Chociaż może ten być taki. Chociaż też niekoniecznie, bo już jest taki ciemny. Ale to jest takie ciemne wino. Tak jak mówiłam, ostatni odcień 019. No ten już jest najciemniejszy, ale wydaje mi się, że też wygląda dobrze. Bo on znowu ma taką bazę bardziej fioletowo-różową. Nie ma tutaj żadnych brązowych tonów, więc tutaj duży plus. Okej, słuchajcie, to ja teraz zmyję tą pomadkę, nałożę sobie błyszczyk na usta, to znaczy taką pomadkę ochronną bardziej, żeby nawilżyć, żeby one mogły zacząć tak jak zawsze, czyli nie już takie wymęczone po spoczywaniu wszystkich pomadek. I wybiorę jeden odcień. I to na razie powiem wam tak, na razie one w ogóle nie mają konsystencji matowej, płynnej pomadki. To są właśnie bardziej takie pomadki, nie wiem czy one w ogóle zastygną, bo na razie, widzicie, one zostawiają ślad, więc jestem ciekawa, czy wyschną, czy tam osiądą do takiego momentu, że już nie będą zostawiać żadnego śladu. No ale wiecie, jeżeli on zostawia ślad, no to automatycznie ta pomadka nie będzie jakoś mega, długo trwała. No ale zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj wychodzę z domu, więc chyba za godzinę gdzieś, no to wtedy sobie pomaluję, to znaczy zaraz już pomaluję te usta, wychodzę i zobaczymy, jak będzie się utrzymywała ta pomadka w ciągu dnia. Ale na razie ona w ogóle jest bardzo komfortowa w noszeniu, w ogóle jej nie czuję, nawet tak ciemny kolor, więc z jednej strony to dobrze, bo no, nie czujecie cały czas, że macie pomadkę na ustach, ale znowu przy takim kolorze, jak się zapomnicie, to może być wszędzie, ale jest mega komfortowa i w ogóle na razie nie czuję jakby, żeby była jakkolwiek wysuszająca. Okej, odzywam się i pomadkę, którą ostatecznie wybrałam, to 034 Nairobi Camellia i tak ona wygląda i mam ją już na ustach, która jest? 16, to 4 godziny mam, więc tak ona wygląda, w międzyczasie piłam. Powiedz, co myślisz o pomadce, podoba ci się? Tak, i zasłanie mi aż tak bardzo. Ładny kolorek. Doprawdy ładny. Nie są nawet takie suche, nie? Nie. To może dotknąć. Nie, mięciutkie. Więc tak na razie to wygląda. Nie, tak szczerze bardzo ładny jest. Ładny kolor, znaczy, nie? Już ci zeszła, ale to... No troszeczkę ze środka już wam pokazuję. Ona właśnie odrobinkę zeszła, sprawdźmy, czy się odbija. Praktycznie nie. Coś może tak delikatnie te kontury, ale ogólnie całość nie, się nie odbija. Robiłam test na psie i pluszak zgodził się, że nie odbija, bo jest biały, więc by było widać. I co? Zostawię dalej w tej pomadce, zaraz będę jeść, więc zobaczymy, czy przetrwa. Ale na razie bardzo podoba mi się to, jak ona utrzymuje się na ustach, że ona jest bardzo, komfortowa i w ogóle jej nie czuję, więc tu na razie duży plus, no ale zobaczymy, czy się utrzyma po jedzeniu. Okej, wracam. Po zjedzeniu jadłam naleśniki z sosem truskawkowym i truskawkami.
Jeżeli chcecie przepis, to jest na moim drugim Instagramie Food Dream Girl. Ale pomadka, teraz wam pokażę, jak ona wygląda. I jak widzicie, zjadła się ona od środka, ale na brzegach nic się nie zmieniło, więc ja teraz spróbuję sobie ją poprawić. Więc jak widzicie, na luzie da się spokojnie to poprawić. Zostawiam ją i odzywam się potem. Wracam po 8, prawie 9 godzinach i tak właśnie wygląda ta pomadka. I po tym, jak wtedy nagrywałam po obiedzie, jeszcze nic nie jadłam, tylko piłam. Więc jak widzicie, kiedy nie jecie, to ona bardzo ładnie się trzyma. Jedyne, jakie mam tak naprawdę zastrzeżenie do tej pomadki, to to, że jak zobaczycie, ona mi tutaj w środku zrobiła taką jakby mocną linię, co czasami się właśnie zdarza przy takich matowych pomadkach. To jest tak naprawdę jedna rzecz, która średnio mi się podoba w tych pomadkach, bo komfort noszenia, dalej nie mam żadnej skorupy, kolory, szczególnie ten, nie ten, który trzymam w ręce, tylko ten, i właśnie to wykończenie, że to nie jest taka typowa, płynna pomadka, tylko właśnie to jest takie bardziej welwetowe wykończenie, więc tutaj duży, duży plus. Jeżeli będą na promocjach, to jak najbardziej uważam, że są to pomadki, którymi możecie się zainteresować. Ale nawet 40 zł za tą pomadkę, to nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo, jak za taką jakość. Dajcie znać, czy miałyście te pomadki, jeżeli tak, to jak się u was sprawdzają i czy jesteście nimi zainteresowane. Dobrze, to tyle. Dziękuję wam już bardzo za oglądanie i oczywiście widzimy się w następnym filmie.